Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Mamy dzisiaj dzień listopada 6 albo 7. 8, przepraszam bardzo, to już 8 listopada dzisiaj jest. Proszę Państwa, w przyszłą sobotę 16 listopada, czyli za 8 dni, będę wygłaszał w Akademii Wnet w budynku Pasty na chyba 4 albo 5 piętrze. Na 4 piętrze będę wygłaszał wykład o 10 na temat tego, w jaki sposób lewicowa prasa opisywała zamach na prezydenta Narutowicza. To jest bardzo ciekawe. To są treści, które znajdą się w trzecim tomie baśni socjalistycznej, która mam nadzieję już niebawem się ukaże, ale ja po prostu mam tyle rzeczy do zrobienia i jestem tak zmęczony, że po prostu buksuję już i nie daję rady tego ciągnąć, więc musicie Państwo trochę poczekać, aż ja się uporam z tym wszystkim. Także dopiero w nowym roku wyjdzie trzeci tom, a ja tutaj wygłoszę taki wykład na temat właśnie tego opisu tych zdarzeń, jaki światu przekazała prasa lewicowa wychodząca w roku 1922. Proszę Państwa, te wykłady są płatne, więc nie można na nie tak po prostu wejść. To organizuje Akademia Wnet, pani Joanna Górecka-Pyryt. Jak ktoś się chce zapisać na ten wykład, to musi niestety uiścić opłatę. Ja nie wiem, ile ona wynosi, to są jakieś groszaki, ale coś trzeba zapłacić. Więc ja oczywiście zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Zaczynamy o 10:00, jest jakaś przerwa, jaka nam półtorej godziny jest jakaś przerwa, potem jest dyskusja. Wykład będzie nagrany, natomiast dyskusja nie będzie nagrana i nie będzie pokazywana. Więc jak ktoś chce posiedzieć i posłuchać tej dyskusji, no to musi się niestety pofatygować. To będzie, tak jak mówię, 16:00, zaczynamy o 10:00, nie wiem, o której skończymy, bo to różnie bywa, tam jeszcze pewnie ktoś przyjdzie, żeby ze mną pogadać na różne jakieś inne tematy związane z zatrudnieniami tam dotyczącymi innych spraw. No i tak to będzie. Lewicowa prasa i zamach na prezydenta Narutowicza. To jest, proszę Państwa, ciekawe, dlatego że ja, pisząc tę baśń socjalistyczną, no, cały czas miałem w uszach tę histerię, jaka się od samego właśnie początku, od 16 grudnia 1922 roku wokół zamachu na Narutowicza, jaką się kreuje wokół zamachu na Narutowicza, te wszystkie emocjonalne określenia dotyczące tam antysemickiego smrodu czy czegoś, jakiejś tam zwyrodniałej prawicy i tak dalej. Ja to, proszę Państwa, wszystko przejrzałem i tak jak już to kiedyś powiedziałem, te wszystkie rzekomo antysemickie prawicowe gazety to jest budujący przykład uczciwości dziennikarskiej. Tak bym to powiedział. Budujący przykład uczciwości dziennikarskiej. Jak przeczytałem, że reporter Dwugroszówki po jakimś mordobiciu poprzedzającym ten zamach stał przez całą noc w szpitalu i spisywał nazwiska, dane i relacje tych pobitych, tak, tych członków bundu i tych członków korporacji studenckich po kolei, po to, żeby napisać w gazecie na drugi dzień, kto dokładnie dostał pobity, w co oberwał, jakie miał obrażenia, czy go szyli, czy nie szyli, jak się nazywał i kim była jego matka, no to tego się w lewicowej prasie z robotnikiem na czele, proszę Państwa, nie spotka. A co tam jest w tej lewicowej prasie? No to, co dzisiaj jest wszędzie. Publicystyka, proszę Państwa, to jest słowo wytrych. Publicystyka, czyli kłamstwa na zadany temat. Ten temat albo się sam pojawia, widzę zamach na prezydenta Narutowicza, albo jest podsunięty, tak? Na przykład adopcja dzieci przez pary homoseksualne, prawda? I wobec tego rodzaju faktów, bądź też rzekomych faktów, uprawia się publicystykę, nie dziennikarstwo, publicystykę. Ktoś kiedyś ludziom mówił, że publicystyka to jest wyższa forma dziennikarstwa po prostu. Proszę Państwa, nie ma żadnej wyższej formy dziennikarstwa. Dziennikarstwo to jest opis tego, co się stało. Tak? W myśl zasady idziem i widziem. Taka technika jest dziennikarska. Natomiast publicystyka to jest ukręcenie na tym jakichś lodów. Tak? Przepraszam za wyrażenie i za kolokwializm. No i w tej lewicowej prasie mam w zasadzie samą publicystykę. Najciekawsze jest to, kto
tę publicystykę pisał, kto jest autorem. Ja teraz Państwu tego nie zdradzę, to musicie Państwo się pofatygować na ten wykład, żeby się dowiedzieć, jakież to fantazyjne persony tą publicystyką lewicową, antystudencką, antykorporacyjną się zajmowały. Ja tylko, proszę Państwa, powiem taki żart, bo jest taki historyk Dariusz Baliszewski, wielce zasłużony. Ja staram się nie czytać tekstów tego pana, bo są lepsze rzeczy do czytania. Słupy ogłoszeniowe, neony, te menu w restauracji, rozkład jazdy na przykład na dworcu w Grodzisku. Naprawdę wiele jest ciekawszych rzeczy do czytania, ale kiedyś przeczytałem właśnie relacje chyba z polityki. W Polityce pan Dariusz Baliszewski to napisał. Przeczytałem o zamachu na Narutowicza. Proszę Państwa, wystarczy wziąć dowolną, nie mówię gadzinówkę prawicową, ale dowolną gazetę z tego czasu, żeby się dowiedzieć, że na Rogu Pięknej i Alei Ujazdowskich, w czasie, kiedy prezydent Narutowicz jechał, żeby zostać zaprzysiężony w Sejmie, ustawiono karabiny maszynowe. Wystarczy przeczytać dowolną gazetę albo dowolną książkę historyczną, żeby się dowiedzieć, że organizacja Sokolska, którą kierował generał Haller, nie posiadała ani jednego rewolweru. I wystarczy przeczytać tę samą gazetę, żeby dowiedzieć się, że organizacje lewicowe były uzbrojone po zęby. Natomiast redaktor i chyba doktor historii, nie wiem, nie chcę przesadzić. Znaczy, pan Dariusz Baliszewski pisze, taką scenę buduje, że kiedy ten Narutowicz jechał dorożką do tego Sejmu, żeby zostać zaprzysiężony na prezydenta, alejami jerozolimskimi wprost do dzisiejszego Ronda de Gaulle'a zmierzały bojówki prawicowe, tupiąc i głośno wrzeszcząc. Czwórkami te bojówki prawicowe szły, uzbrojone w okute laski, proszę państwa. Po co tam szły? Żeby zrobić zamach stanu, napisał Dariusz Baliszewski. Proszę Państwa, jeżeli na Rogu Pięknej i Alei Ujazdowskich stoi karabin maszynowy, to dla wszystkich jest jasne, że za pomocą okutej laski można sobie samemu co najwyżej zrobić krzywdę, a nie zrobić zamach stanu. Tym bardziej, że gmach Sejmu i okoliczne ulice penetrowane są przez policję jawne, tajne i dwupłciowe, co również możemy wyczytać w inkryminowanych tu gazetach. No więc ja szczerze się dziwię, że to kłamstwo jest tak żywotne. Bo to naprawdę już, no ja rozumiem, że można sobie różne rzeczy wmawiać bardzo długo, tak? Ludzie sobie wmawiają, że na przykład są wysportowani, a wcale nie są, tak? Albo na przykład, że umieją grać w brydża, a wcale nie umieją, tak? Albo inne rzeczy sobie wmawiają, jeszcze gorsze, prawda? Ludzie sobie potrafią wmawiać rzeczy. Niektórzy sobie wmawiają, że są pisarzami, na przykład. Szczepan Twardoch. Ale wmawiać sobie tak absurdalne oczywistości, taką nieprawdę, przepraszam za wrażenie, na chama, no to trzeba być albo głupim kompletnie, albo dobrze opłacanym, bo ja trzeciej możliwości niestety nie widzę. I na tym zakończę. Pamiętajcie Państwo, wykład jest płatny, trzeba się zgłosić do Radia Wnet, uiścić i wtedy można przyjść i posłuchać, nie wcześniej. Można też zgłosić się na miejscu i na miejscu uiścić opłatę, ale bez opłaty się nie wejdzie. To pragnę podkreślić raz jeszcze. Dziękuję.